Proszę Państwa, ja próbowałem się jeszcze coś wypowiedzieć na temat Konfederacji, po jej konwencji i o jej programie. I widać, ktoś widocznie czuwa nad moim smartfonem i nad tym, by o Konfederacji jak najmniej mówić, bo w trakcie nagrywania pierwszej wersji nagle mi się bez powodu, prawda, wyłączył smartfon, więc widać, jaką troskliwą opieką otoczona jest Konfederacja i ludzie, którzy nie bardzo popierają obecne władze czy popis, prawda? No, bo proszę Państwa, program, jaki przedstawiła na konwencji Konfederacja, nawet mnie zaskoczył, niemalże, no niemalże zbulwersował czy zszokował. Otóż Konfederacja przebiła wszystkich, nawet nasz ukochany PiS. Ja tylko wstępnie oczywiście teraz się wypowiadam, bo znów mi mogą wyłączyć, prawda, aparat. Przede wszystkim taka koncepcja, że jest w Konfederacji, żeby maksymalnie do minimum ograniczyć wszelkie podatki, żeby nie było w ogóle PIT-u, i zgłosili program 1000 plus, a właściwie dużo więcej dla tych, co będą więcej zarabiać, no bo tych podatków prawie nie będzie. A na dodatek obiecują, że doprowadzą do tego, że procesy będą trwały tylko miesiąc. No może w przypadku niektórych procesów karnych jest to możliwe, czy prostych spraw cywilnych. No ale żeby to było całkiem możliwe, zwłaszcza w skomplikowanych sprawach cywilnych, to nie bardzo wierzę, ale niech próbują. Również mają duże oczywiście sugestie w sprawie pełnej jak gdyby niepodległości, niezależności kraju, prawda, żebyśmy nie musieli spłacać tych wszystkich rzekomych długów dla Ameryki i Żydów 447, etc. No ale to już było wiadomo. No i podejrzewam, że tak ciekawy również ekonomicznie program konkurencyjny dla PiS-u może wywołać duże wrażenie i wielu wyborców może się po prostu wręcz dopiero dowiedzieć, że takie ugrupowanie istnieje i że występuje w wyborach. I przez ten szum może im się sporo udać, że mogą dostać dodatkowe punkty, a przynajmniej ciężko będzie ich całkiem lekceważyć, omijać. Więc będzie się ich ciężko władzy pozbyć. I przez to mają spore szanse i mam nadzieję, że wejdą do Sejmu i będą tam zdecydowanie działać dla dobra Polski. Nie wszystkie ich pomysły oczywiście są genialne, ale wszystko do kupy zusammen, co wszystkie partie wniosły łącznie z Konfederacją, można tak wykorzystać, by się wszystko stało dobrze dla Polski, co daj Boże. Amen.